Cześć! Dzisiaj jesteśmy w jednym z łódzkich ogrodów. Celem naszej wizyty będzie malowanie trawnika. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Jesteśmy świeżo po zimie, także trawnik nieco zmęczony, jego kolor nie jest zadowalający, co zaraz zresztą zobaczycie na filmie. Także przydałoby się nieco go odświeżyć, a do tego posłuży nam farma do trawy firmy Habin. Zapraszam! No dobrze, także czego będziemy potrzebowali? Na pewno jakiegoś rozpylacza, którym pomalujemy sobie naszą trawę. Nie musi być jakiś mega drogi, najprostszy z jakiegoś sklepu wielkopowierzchniowego typu Castorama czy Leroy Merlin. Bez problemu zda egzamin. Do tego nasza farba oczywiście. Co ważne, w 100% ekologiczna, bezpieczna dla dzieci i zwierząt. Także nawet jeżeli nasz zwierzak czy dziecko ubrudzi się taką farbą, to bez problemu na pewno się nią nie zatruje. Do tego szybko schnąca, od 2 do 3 godzin już w 100% nasz trawnik powinien być suchy i niebrudzący. Także tak, teraz sobie rozrobimy. Tutaj z tyłu na opakowaniu mamy wyszczególnione, w jakim stężeniu powinniśmy tą farbę rozrobić, ponieważ jest to koncentrat. Także musimy to rozrobić z wodą. Mamy tutaj dwie opcje. Dla trawnika wypłowiałego, czyli takiego jak nasz po zimie, lub trawnika wypalonego z letnim słońcem. No jest to wówczas... Oj, kotek przyszedł nam pomóc. Jest to wówczas troszkę wyższe stężenie tej farby. Nam na 4 litry wystarczy jedynie 250 ml tej farby. Także właśnie przelewam sobie tutaj do 4 litrów wody 250 ml tej farby. OK, zakręcamy. I porządnie mieszamy. Malowanie dobiegło końca, jak widać za moimi plecami efekt naprawdę powalający, kolor naturalny. Zajęło nam to około godziny czasu, wykorzystaliśmy do tego cały taki 4-litrowy baniak. Także możecie sobie mniej więcej poglądowo zobaczyć ile farby tego koncentratu potrzeba na pomalowanie takiej powierzchni. Tutaj mieliśmy około 500-600 m2 trawnika. I do tego właśnie wykorzystaliśmy 4-litrowy baniak. No cóż, moim zdaniem naprawdę super efekt. Ocencie sami.